Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Gościem Radia Sud, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Witam panie marszałku. Panie marszałku, pana wizyta w studiu między innymi spowodowana jest tym, co czekać nas będzie za kilkadziesiąt minut w Łęce Opatowskiej. Do tego tematu wrócimy. Na początek jednak chciałem zapytać o pana nominację jako doradcy ministra obrony narodowej w zakresie współpracy z samorządami. No to jest wyróżnienie, nobilitacja do pracy. Na czym to ma polegać? Z całą pewnością jest to i wyróżnienie, i nobilitacja do pracy. Także bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi i ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Tym bardziej, że ten zespół składa się z 28 osób i w tym gronie jestem jedynym przedstawicielem Wielkopolski. Do tego zespołu powołani są samorządowcy, na terenie których to znajdują się właśnie jednostki wojskowe. Natomiast ta współpraca, to doradztwo ma być związane właśnie z taką egzystencją wspólną z samorządami. Mamy tu na myśli przede wszystkim takie działania związane i z rozwojem dróg, bo przecież te sprzęty muszą się przemieszczać po naszych drogach w regionie, również jeśli chodzi o obronę cywilną. Ja jestem również w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Wielkopolskim już od 13 lat, więc wiem, że te sprawy związane z bezpieczeństwem są niezwykle ważne, również pod tym kątem współpracy z wojskiem, więc to doradztwo, myślę, że i ta współpraca przede wszystkim, myślę, że będzie tych obszarów dotyczyła nie stricte obrony narodowej, tylko właśnie współpracy z samorządem w tym zakresie. Dzisiaj w Łęce Opatowskiej przekazanie samochodu strażackiego, starego wozu, ale przekazane naszym sąsiadom z zagranicy. On pojedzie po prostu do Mołdawii. Skąd inicjatywa, pomysł i dlaczego akurat tam? Wóz OSP Siemianice, tak dokładnie. Jest taka fundacja współpracy Solidarności właśnie między Polską a Mołdawią. To jest trzeci wóz strażacki, który jest przekazywany z Wielkopolski do Mołdawii. Kilka lat temu ta fundacja się zwróciła z taką prośbą i pierwszy samochód trafił tam ze Stawiszyna. Ja byłem w ubiegłym roku w Mołdawii i mogłem zarówno zapoznać się z tym, jak wygląda ten kraj, jakie są potrzeby, i ten wóz tam się po prostu sprawdza. System bezpieczeństwa przeciwpożarowego jeszcze tam jest nierozwinięty i ta straż państwowa, gdyby miała przyjeżdżać z miasta, no to pokonuje te odcinki bardzo długo i ten sprzęt tam się sprawdza. W związku z tym zwrócono się do nas z prośbą o wsparcie kolejne. No i na taki apel pozytywnie odezwała się gmina Łęka Opatowska. Wiadomo, otrzymała nowy wóz strażacki, więc ten nieco wyeksploatowany, który nadal może służyć, jest w bardzo dobrym stanie, może właśnie służyć w Mołdawii. Myślę, że to jest bardzo ważne, że ta współpraca, ta solidarność między naszymi krajami istnieje i że wspieramy, tak jak kiedyś przecież wspierali nas nasi zachodni sąsiedzi, tak my wspieramy dalsze kraje. To jest niezwykle ważne. Proszę mi wierzyć, że tam jest również wiele osób związanych z Polską. Byłem w regionie Północ, w Bielcach. Tam jest Dom Polski Dzieci, uczą się języka polskiego dzieci, które mają korzenie polskie, ale które nigdy nie były w Polsce. Chcemy również jako samorząd województwa w tym roku zaprosić te dzieci tutaj do Polski, żeby również poznały swój kraj, bo to jest ich kraj, to są po prostu Polacy. Więc działamy tak zdecydowanie szerzej i myślę, że to z taką obopólną korzyścią i satysfakcją dla nas, że możemy im pomóc, a dla nich, że o nich pamiętamy, ale też dbamy o ich bezpieczeństwo. A o strażakach w Opatowie też się pamięta, bo oni też czekają na wóz? O strażakach w Opatowie też się pamięta, nie tylko w Opatowie. Wkrótce będziemy rozstrzygać jako zarząd województwa wielkopolskiego nabór środków, około 30 milionów złotych na zakup wozów strażackich i tutaj jestem przekonany, że wśród tych,
którzy otrzymają to wsparcie, będzie zarówno Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowie ze sprzętem takim średnim, jeśli chodzi o samochód strażacki, ale również samochód lekki trafi do OSP w Słupi pod Kępnem. Panie Marszałku, pana wizyty w różnych gminach w poprzednim tygodniu miały na celu podpisanie umów na dofinansowanie do modernizacji dróg dojazdowych do pól. Takie przedsięwzięcia będą realizowane na terenie Trzcinicy, Pyrzowa, także Baranowa, Kępna i Łęki Opatowskiej. Sporo tych inwestycji. Tak, sporo tych zadań tutaj będzie zrealizowanych. Te gminy akurat wystąpiły z wnioskiem o wsparcie i takie wsparcie uzyskały. Oprócz tego dodatkowo jeszcze gmina Łęka Opatowska otrzymała 500 000 zł na kolejną drogę. Ta umowa będzie dzisiaj podpisywana z panem wójtem, więc kolejne środki łatwe w pozyskaniu, ale też bardzo potrzebne, bo trafią właśnie na te drogi polne, które są bardzo potrzebne, a na które często trudno znaleźć jakieś większe dofinansowanie, czy też dofinansowanie z programów rządowych. Jeśli chodzi o program PROW, podsumowanie tego już miało miejsce. No i odniosły to kolejny sukces. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby takie podsumowania zrobić, bo ten program, który wdrażaliśmy przez wiele lat, to 400 km dróg wybudowanych w Wielkopolsce. To 180 km sieci wodociągowych, to 340 km sieci kanalizacyjnej. To w końcu 1500 przydomowych oczyszczalni ścieków, kilkanaście nowych targowisk, kilkadziesiąt wyremontowanych obiektów użyteczności publicznej. To w końcu również 2000 miejsc pracy, które powstały dzięki środkom w ramach lokalnych grup działania, więc również środkom z Unii Europejskiej. Więc widzimy, jak wiele udało się zrealizować, jak wiele się zadziało dzięki środkom z Unii Europejskiej, ale też warto to podkreślić, te środki zostały dobrze wdrożone, dobrze wykorzystane, więc tutaj też mamy olbrzymią satysfakcję, że w Wielkopolsce nie zmarnowaliśmy ani jednego euro. Pięknie, Wielkopolska wieś trwa aktualnie chyba ocena wniosków. Tak, teraz jest ocena wniosków, to jest jeden z naszych sztandarowych konkursów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. To wsparcie tutaj wynosi do 70 000 zł. Oczywiście tych wniosków napłynęło bardzo dużo, stąd cały czas ten konkurs jest w trakcie rozstrzygania, sprawdzania również wniosków pod kątem formalnym, ale zwiększyliśmy również budżet na ten program, 14 milionów złotych na Wielkopolską Nowe Wsi. W związku z tym jestem przekonany, że również więcej tych projektów uda się w tym roku w Wielkopolsce zrealizować. A na jakim etapie jest program Nasza Wieś, Nasza Wspólna Sprawa? Nasza Wieś, Nasza Wspólna Sprawa to jest konkurs skierowany do organizacji pozarządowych. Jeszcze nie został ogłoszony, ale zazwyczaj jest tak to się dzieje. Opracowany, jest tak? Opracowany, jest znany też ten konkurs. Tutaj to wsparcie wynosi do 12 000 zł i on jest ogłaszany jeszcze w pierwszej połowie roku, mniej więcej maj, czerwiec. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Słuc, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Bardzo serdecznie dziękuję. Radio Słuc, Radio Słuc. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.